Dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam, jak sobie dusza radzi na ziemi, z ziemskim życiem, bo pamiętajmy, jesteśmy duszą po to, żeby doświadczyć ziemskiego życia, nie odwrotnie. I żeby pamiętać o tym i przypomnieć sobie, że jesteśmy duszą. Dzisiaj jest 13 marzec, poniedziałek i dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Dzięki tym komentarzom mój filmik się wyświetla osobom, które jeszcze mają mnie nie zasubskrybowanej. Dziękuję Wam. Im więcej komentarzy, tym lepiej. Łapka, serduszko, obojętnie co, żeby tylko podbić to, żeby poszło dalej w świat. Wiecie co, przez ostatnie 3 dni dostałam takie wiadomości od Was, że ja nie potrafię nawet swojej wdzięczności wyrazić za to, co Wy mi piszecie. Dziękuję bardzo, naprawdę. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że ja się bardzo szybko wzruszam, więc czasami potrzebuję troszeczkę czasu, żeby odpisać. Jak przeczytam, no taka jestem wrażliwa, wzruszliwa. Taka się zrobiłam, taka kiedyś nie byłam. Może to z wiekiem przychodzi, nie wiem. Ale kochani, o tych słowach wdzięczności. Wiecie co? To jest takie niesamowite, kiedy obcy ludzie, bo na dobrą sprawę nie znamy się, jako dusze pewnie się znamy, ale obcy ludzie wyrażają tyle szczerych słów, tyle piszą o sobie. To jest po prostu niesamowite. Dziękuję Wam z całego serca, Wam naprawdę dziękuję. Dziękuję. I wiecie, o czym dzisiaj chciałam powiedzieć? O tej radości i wdzięczności. Postarajmy się wyrażać swoją wdzięczność na każdym kroku. Podziękować Pani w sklepie, że była miła. Wiecie, jak ona się zaskoczy? Dziękuję, że była Pani taka miła. Zobaczycie ten niewinny uśmiech taki na twarzy. Ja będąc całkiem niedawno w Polsce, zostałam w urzędzie. Zostaliśmy obsłużeni przez Panią i to na dobrą sprawę pomogła nam Pani, która tam była ochroną. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym bądź razie, jak jej podziękowaliśmy, to ona tak na nas spojrzała, jak nie wiem, co ona mówi, że dziękuję jej tylko ktoś, mówi bardzo rzadko, a więcej to się na nią wylewa. Dlaczego kolejki? Dlaczego nie ma terminów? Tratatata. Wiem, też kiedyś w urzędzie przepracowałam bardzo dużo, jak to jest, ale wiecie, naprawdę, nawet jak ktoś jest niemiły, to warto może zrobić udanego dnia, bo nie wiemy, dlaczego ktoś jest ten niemiły, bo być może sobie nie radzi z emocjami. Idźmy na ulicę, uśmiechajmy się do ludzi. Mówmy sobie dzień dobry. Wiecie, jakie to będzie zaskoczenie dla ludzi? Tutaj akurat ja mieszkam w dużym mieście, ale w małych miasteczkach to jest całkiem naturalne, że ludzie, którzy idą i mówią do siebie dzień dobry, miłego dnia. Ten dzień zupełnie wygląda inaczej. Postarajmy się podziękować za uśmiech, za dobre słowo. Wiecie, jakie to jest niesamowite? Ta wdzięczność w nas przekazywana, ja mówię, wdzięczność powinna być najbardziej zaraźliwą chorobą, jaka jest. To powinien być taki wirus wdzięczności, żeby się roznosił na ludzi. Gdzie akurat w Polsce ludzie są sfrustrowani już tym wszystkim. Tutaj tego tak nie czuć, chociaż też widzę, już zaczyna się trochę zmieniać mentalność ludzi, ale w Polsce naprawdę jest taka różnica, uwierzcie mi. Jak wsiadłam do autobusu i zobaczyłam tyle smutnych twarzy, mówię, nie, to się nie dzieje. Tyle ludzi przygnębionych, smutnych, tak, ale z drugiej strony nie ma z czego się cieszyć, prawda? Ale zawsze jest powód gdzieś do ucieszenia się. Zawsze jest powód, który można ukochać. Wczoraj mi pani pięknie napisała, że jej niepełnosprawny syn nauczył ją cieszyć się ze skarpetek. Tak, kochani, dokładnie.
To właśnie o to chodzi. Cieszyć się z drobnostek. Cieszyć się z drobnostek, to te duże rzeczy przyjdą. Ale jak cieszymy się z drobnostek, to my naprawdę nie potrzebujemy dużych rzeczy do szczęścia. Bo my mamy już tyle radości z drobnostek, że te wielkie rzeczy, one są tak samo traktowane jak te drobne. Kochani, a dzisiaj karty Archanioła Michała. Będę wyciągać intuicyjnie karty i tą intuicję też warto u siebie trenować. Nie pytajcie kogo, co, jak, co ja mam zrobić, co powinnam zrobić, bo trenujcie swoją intuicję. Dlaczego? Jeżeli wybierzecie rzecz tutaj do mojej też kochanej duszyczki, wczoraj zapytała mnie o pewną rzecz, co ma zrobić. I ja mówię, nie pytaj mnie, spytaj swojej intuicji. I dzisiaj ta rzecz się wydarzy, zobaczymy, co wybrała, ale właśnie o to chodzi, wiecie? Nie pytajcie, tylko pytajcie swojej intuicji. I co mi wypadło? Użyj wyobraźni, a ujrzysz odpowiedź. Dokładnie. To jest ta mądrość. Gdzie to jest? Tu jest. Drogi Boże, dziękuję Ci za obdarzenie mnie mądrością i kreatywnością do ujrzenia Twoich cudów i nowych w nowy i nieoczekiwany sposób. Z ogromną wdzięcznością przyjmuję i doceniam Twoją pomoc. I tu w jakiej sytuacji? Krzywo coś jest. Widzicie? I zróbmy tak. Używajmy swojej intuicji. Bo ta nasza intuicja nieużywana, ona będzie przygasać. Ona będzie coraz mniej nam dawać znać o sobie. A w momencie, kiedy ją rozćwiczymy, kiedy ją będziemy używać, ona będzie czuła się potrzebna i ona będzie nam się odwdzięczać trafnymi wyborami. Tak to jest. A wtedy będziemy czuć wdzięczność. I mówić dobre słowa ludziom. Czytamy znaczenie karty. Użyj wyobraźni. A jeszcze tylko jedna rzecz, bo już po raz kolejny ktoś do mnie napisał na maila też o tym, że co to za czytanie kart, jak ja czytam z książeczki. Ale wiecie co, no, czytam z tej książeczki, bo ktoś te karty wymyślił, ktoś je opracował, ktoś nadał im te przeznaczenie. Ja to zawsze twierdzę, że ja nie wymyślę koła na nowo. Ja jestem tylko i wyłącznie przekaźnikiem informacji. Tą informację skądś dostaję. Ja jestem tak jak gdyby radiem, które dobrze się dostroiło do danych wibracji i ja je przekazuję. Ja na nowo nic nie wymyślę i nawet nie zamierzam, skoro ktoś tą kartę wymyślił, ktoś ją zrobił, ktoś ją opracował, do kogoś przyszło przesłanie i to dokładnie przyszło do Doreen Virtue. Przepięknej kobiety, przecudownej duszy pracującej z aniołami, doświadczającej anielskiej mocy na co dzień, to dlaczego ja mam to zmieniać? Także mam nadzieję, że tych, którzy wątpią, zastanawiają się, dlaczego ja to czytam, no to czytam dlatego. Tych kart się nie interpretuje, te karty się przekazuje. Inne karty jak najbardziej można interpretować w różnych układach, ale nie te. To teraz czytamy. Anioły dają Ci wskazówki i odpowiedzi na Twoje modlitwy, jednak ich wiadomości mogą okazać się zwyczajnie i niespodziewane, więc potrzebujesz użyć wyobraźni do zrozumienia ich. Odpieraj z góry założone opinie lub dawne przekonania tego, co się nie stanie albo nie może stać. Anioły mają nieograniczone źródła. Instrumentują rozwiązanie tak, że ujrzysz je, jeżeli uwierzysz, że wszystko jest możliwe. Możliwe znaczenia. Usiądź z długopisem i kartką papieru i zacznij burzę mózgów. Idź naprzód ze swoim pomysłem. Nieważne jak bardzo daleko jest do zrealizowania. Twoje pomysły są odpowiedziami na pytania. Otrzymujesz całkowite wsparcie, gdy realizujesz marzenia. Sporządź listę rzeczy, które uważasz, że nie mogą się zdarzyć lub nigdy nie zdarzą. Następnie spal ją po to, by otworzyć umysł na wszystkie możliwości. Wiedz, że zasługujesz na otrzymanie z nieba przewodnictwa i podarunków. I modlitwa. Modlitwę napiszę w opisie. Tak, kochani,
Tak to jest. Jeżeli coś zakładamy z góry, że jest to niemożliwe, to już lepiej zostawmy to, bo to nie ma sensu. Wszystko jest możliwe. Uwierzcie mi, ja jestem tego najlepszym przykładem na świecie. Wszystko jest możliwe. Wszystko może się wydarzyć jeszcze w naszym życiu. Oczywiście i to dobre, i to mniej sprawiające radość, ale widocznie potrzebne, żebyśmy się rozwijali. Żebyśmy coś zobaczyli, żebyśmy coś doświadczyli. W życiu nie tylko o to chodzi, żeby tęcza leciała zewsząd, ale żebyśmy też doświadczali. Ale wiecie, na moje doświadczać też cały czas dobra i mieć wszystko i czuć wdzięczność i być dobrym człowiekiem, być empatycznym, to też jest ogromna sztuka. Zróbcie sobie takie zadanie. Napiszcie, co uważacie, że jest niemożliwe. Tak usiądźcie sobie. Co uważacie, że w waszym życiu już może się nie wydarzyć? Napiszcie to wszystko na kartce. I spalcie. Ale już wtedy o tym nie myślcie, bo energia musi mieć czas, żeby pracować. To co, uśmiechamy się dzisiaj do wszystkich? Czy to jest też tak cudownie w Holandii, gdzie mieszkam? Jest tak, że wchodząc do autobusu mówimy do kierowcy dzień dobry, bo akurat wchodzimy drzwiami, gdzie kierowca siedzi, żeby sprawdzić, czy odbiliśmy bilet. Mówimy dzień dobry. Kierowcy jak się zamieniają, bo oni bardzo często się zamieniają, akurat na tej trasie, której ja jeżdżę, to oni wszystkim machają. Do widzenia, zaraz przyjdzie nowy kierowca, wchodzi nowy kierowca, mówi, o, dzień dobry, będę was wiózł. I to jest niesamowite, wiecie? To jest naprawdę, zobaczcie, tak wiele nie trzeba. Wystarczy uśmiech i trzy słowa. I nie czekajmy, aż ktoś to zrobi pierwszy, tylko my to pierwsi róbmy. Używajmy swojej intuicji do wszystkiego. Po prostu do wszystkiego. Nawet gotując zupę. Nie róbmy rzeczy automatycznie. Wiecie, co jest świetnym ćwiczeniem też na użycie, żeby wyłączyć automatyczne myślenie? Poprzemieniajcie sobie w szafce sztućce. One przeważnie leżą tak, jak je się położy za dziecka, tak je się ma do śmierci. Tak jak miała mama, tak jak miała babcia, tak przeważnie my mamy. Przełóżcie sobie widelce, noże i łyżki i zobaczycie, jak długo wasz umysł będzie pracował nad tym, żeby znowu się przyzwyczaić. Jak się przyzwyczai, to znowu poprzekładajcie. Żeby dać umysłowi też pracować, a nie robić wszystkiego z automatu. Jak robimy wszystko z automatu, to nasz umysł automatycznie myśli, nasza intuicja wtedy nie może dojść do głosu, bo już szybko umysł nam poda pierwszą odpowiedź. Przytulam was mocno. Życzę cudownego dnia. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, za wszystkie subskrypcje i za każdą obejrzaną reklamę. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Ściskam. Magda.